Siemaneczko, witam z tej strony Pec i dzisiaj w tym poradniku pokażę skąd pobrać oraz jak zainstalować Visual Basic 2010 Express. Wchodzimy na link w opisie. O, ja sobie tu wkleję go i klikamy na to. I się tam tu zaczyna pobieranie. Oczywiście tu mi się coś pobiera, ale tu się zaczęło i klikamy zachowaj. I się pobiera nam. Tu mamy klucz do aktywacji oczywiście. Jeżeli nie chcemy z tego źródła pobrać, to wpisujemy Visual Basic w Google i wchodzimy na przykład na dobre programy. Oczywiście tutaj będzie menadżer pobierania, jeżeli nie mamy tu konta, gdzie możemy sobie zainstalować reklamy przypadkowo, nie odznaczając czegoś albo coś i w ogóle. A tutaj z tego źródła to se pobierzemy plik instalacyjny programu i w ogóle. Ok, se przenosimy na pulpit. I odpalamy plik nasz pobrany. Okej, bu, 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 bu. Okej, gdy się nam załadowało, to na wstępie mamy instalację i może tutaj w tym kwadraciku chodzi o to, że ma wysłać informacje o instalacji czy coś. Ja to odznaczę i w ogóle, w sensie, że instalacja by nie działała, to by to te informacje błędy zostaną wysłane do Microsofta. Dobra, next. Tutaj akceptujemy, klikamy pierwsze. Next. I tutaj klikamy install. Oczywiście wcześniej nam się może pojawić chwila. Pojawić, zobaczę czy to jest. O, wcześniej może nam się takie coś pojawić. Chwila, niech się obrazek załaduje. Tu się nam pobiera. O, takie coś nam się może wcześniej pobierać. Pojawić. I mi się nie pojawi dlatego, że ja już to mam zainstalowane. Taki kwadracik i w ogóle. Ja polecam to zaznaczyć. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu będziemy mieli jakieś tam dodatkowe opcje w programie oraz pewne rzeczy będą odblokowane. Jestem pewien, ale to po prostu przydaje się to w programie. To jest taki na tej zasadzie jak dodatek framework, czy jak to się mówi. Bez tego frameworka na przykład niektóre programy nam nie działają. Ja zalecam to zaznaczyć. Ok. Instaluje się.
No to zatrzymam nagrywanie i wrócę, jak się zainstaluje, jak już będzie koniec. Okej. Po instalacji taki jest efekt końcowy. Wszystko się załadowało 100%. I dobra, klikamy X. I powinniśmy już mieć zainstalowany program. O, jak tu widzę. Jeżeli nie będziemy mieli go w starcie, to po prostu wyszukajmy go Visual Basic, Visual Basic, czy jak to coś tak. Microsoft Visual Basic 2010 Express. O, dobra. Jak zainstalujemy, to nas prosi od razu o klucz. To tutaj na tej stronie kopiujemy o ten klucz, prawda? I tam w to pole tekstowe wpisujemy. Oczywiście po instalacji, jak może nas poprosić, więc wpisujemy. Jeżeli nie poprosi, to jak włączamy program, klikamy Help i klikamy Register produkt i tutaj będzie nam pole tekstowe i klikam prawym wklej i OK. OK, to na tyle z tego filmiku. Myślę, że się przyda. Oczywiście pamiętajcie, żeby tamto przy instalacji ten kwadracik drugi zaznaczyć. To na tyle. Był z wami Pec. Na razie. Zostaw suba i lajka. Dzięki.